Siemaneczko, siemaneczko. Witam po raz trzeci już w grze Construction Simulator. Moi drodzy, ja jestem Topski, jest ze mną dzisiaj Krystian, który walczy, naprawdę walczy. Cześć, cześć. Walczy, słuchajcie, żeby dostać się na multiplayera do mnie, a konkretnie musi przejść ten długi, żmudny samouczek, który zajął mi w zasadzie dwa live'y, dwa filmiki. Jak wiecie, ale ja już się rozkręciłem teraz na poważnie, słuchajcie, z firmą tutaj. I co? I mamy pierwszy poważny kontrakt w zasadzie. Jadę teraz, wracam, chwileczkę coś tam porobiłem, żeby już ten samouczek dokończyć. Podstawowy, no a teraz wracam ze żwirkiem, już nawet mandaty dostaję, ale wyłączyłem sobie. Albo to niepotrzebne. Denerwuje mnie system samochodów w tej grze, tak samo jak system świateł. Bardzo długo się stoi na czerwonym świetle. I postanowiłem to wyłączyć. A Krystian teraz jest na etapie kończenia w zasadzie, tak? Samouczka, dokładnie. Samouczka, tak. I dopiero będziemy mogli wejść, słuchajcie, moi drodzy, w multiplayer. Dobra, stacja benzynowa już też odkryta. Mamy zielone. Jadę, słuchajcie, pierwszy kontrakt poważny, za chwilkę wam to pokażę jeszcze. W kontrakcie tym mamy dobudować kawałek drogi, także jadę ze żwirem, żeby wybudować tą drogę. Zapowiada się ciekawie gra właśnie w samouczek, nie musiałbym teraz, kurde, jechać tą ciężarówką, na przykład Krystian mógłby ją tutaj przywieźć. O! Tak, masz pierwszeństwo, zgadza się. A tak to ja muszę ją zapitalać tutaj. A ja mógłbym robić już w tym czasie coś innego, prawda? No ale to nic. Czekamy, może mi się uda jeszcze dzisiaj dołączyć. Zobaczymy, jak działa tryb multiplayer. Prawie na miejscu. Ciężarówka załadowana po brzegi żwirem. Więcej na nią nie zmieściło. A ty teraz co robisz? Jakiś kontrakt? Park robiłem, tak. Park? Jak zrobiłem park, to potem jeszcze coś musiałem zrobić, żeby to wystarczyło, powiem ci. Także kurde, no okay. Jeszcze masz coś do roboty troszeczkę. A park robiłem właśnie na ostatnim filmie. W ogóle ile bugów jest w tej grze. To jest... O, cofaj. Szok z niedowierzania. Dobra, tutaj gdzieś wysypiemy. F. Otwórz, zamknij. To z ciekawości. Nie można otworzyć, by się na bok wysypało. A widzisz, nie można. Na pełni? Nie na pełni. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. To nie jest pod F, tylko tu jest strzałką w górę. Się wysypywało. Ojejku, ja chyba już wiem dlaczego. Dlaczego tam było, żeby wziąć większą ciężarówkę. Dużo masz do przewiezienia. No jedną tą moją 33% wypełniłem. Więc słabo, powiedz szczerze. Jest zablokowany, ponieważ coś przeszkadza. Ja nie chcę rozładować. Nie. No oj. Zobaczyć, czy to się... O, nie mogę przejechać. Po takim żwirku nie mogę przejechać, to słabo. Aj, no tak, ale tutaj trochę ugniót. Ślady jakieś też zostają. No dobra, żeby nie marnować czasu na jazdę w końcu z powrotem. Szybka podróż. Oho. Przecież będę jeździł 3 dni. Żwir, tak? To był żwir. Poziom kamienia milowego osiągnięto. No właśnie, zanim coś jeszcze zrobię, to... Hamuj, tutaj jest żwir. Napełnię ciężarówkę. No ale chciałbym ją delikatnie przepełnić. Czy się da? Poczekajcie. Jedna rzecz. Profil. Postępy, nie, umiejętności, firma online. Nie, firma może, tak? Jednak. Kamienie milowe. Hej, taksi mamy tutaj, czyli dostajemy już... Rabat 10%, jeżeli właśnie używamy szybkiej podróży. Żwir.
Aha, jeżeli kupię 100 metrów sześciennych żwiru, to dostaję wtedy też rabat. Ale nie tego szukam. Profil, umiejętności albo postępy. Umiejętności, tutaj. Pojemność materiałów sypkich. Mam jeszcze dwa punkty. Z A do B. No dobra, bierzemy, to mi się przyda. O 15% się zwiększyło. Zobaczymy. Dobra, Sypię za tego 5 żywo. minutek wracam. Okej. Okay. Dobra. Karabinek sypie. No, na czerwono coś tutaj wyszło. Nie wiem, dlaczego wychodzi na czerwono. 33%. A nie, 37 jakoś wyskoczyło. No dobra, szybka podróż. Tak to załatwimy. Jak już Krystian będzie mógł tutaj dojść do nas, to wtedy weźmiemy sobie normalną zabawę, normalny tryb. Światełko by się przydało jednak. Zrobiło się ciemno. Się obrócę z drugiej strony, zacznę sypanie. Zaraz będę musiał to jakoś wyrównać jeszcze. Cofaj, cofaj. Samo się, zobaczcie, to się wysypuje właśnie, dlatego trzeba uważać. No już mamy troszeczkę mniej niż było na początku. Jak możecie zauważyć, było tam delikatnie na czerwono na tym pasku, a się troszkę musiało powysypywać. Dobra, jak to będzie. No i pięknie, 70 parę procent, czy jest? 74%. Pasuje mi to bardzo. Mapka. A gdzie on chce, żebym ja jechał dookoła? Jeszcze raz żwirownia. No, jeżeli się gra samemu, to jest takie męczące takie jeżdżenie w to i z powrotem. Przyznam szczerze, że wolę zdecydowanie coś robić. Jadę po trzecią, ostatnią wywrotkę żwiru. Pierwsza przejażdżka, 30 na 100. Coś, jakieś osiągnięcie mi się odblokowało. Teraz do pełna nie potrzebuję, ale wezmę. To się później chyba sprzedaje. Bo jak mi troszkę zabraknie, to się wkurzę. Widzicie, jest na czerwono. Jakbym troszkę przeładował. No i za to zapłacił pewnie też. Jest szybka podróż. Noc się nastała już, cholera. Gdzie to wsypać? No ta szybka podróż też tak działa. Zawsze w takim miejscu postawi to auto albo jakieś inne wynalazki. Coś już się wsypało troszeczkę. Nie, bo proszę. Dziewięćdziesiąt dwa, zaraz zakończymy. Szkoda materiału, jest 100%. Zostało trochę materiału, którym mam nadzieję uda się sprzedać jeszcze. To nie będzie trzeba. No, oczyszczam. Nie będzie trzeba płacić za niego. Troszeczkę się tu zwróci. Wiadomo, jak to na początku. Jak jest firma, to trzeba. Gdzie to będzie? Reset. Napełnij. No nie bardzo. Trochę żwiru zostało. I co z nim teraz? Napełnij. To tu. Aha. Nie, pusto. Widzicie, jest. Aha, czyli nie muszę jeździć. Mogę tak sobie napełnić. Ale pusto. Dostaniemy 523. Kredytki z powrotem. Ale to fajnie, bo. Fajnie, bo fajnie. Fajnie, bo widzę, że jest opcja napełnienia. Jeżeli nie chce się jeździć samemu. Dobra, hamuj. I teraz potrzebujemy. Tak, to. Walec do ziemi. Ja nie, tutaj światło.
No i tutaj już place są większe, nie tak jak na początku. Okej. Włącz pijanie. Tworzymy drogę. Teraz. Ciekawe, jak to pasy pomaluje. No tam ma zostać, właśnie miałem pokazać jeszcze. Wejdźmy bez zlecenia. Droga, aktywne zlecenia, oferty jeszcze tutaj bym chciał, ale nie mogę tu iść. To jest nasze pierwsze zlecenie, takie poważne, które no kończy się... Nie wiem. Kończy się chyba budową jakiegoś hotelu, tak mam nadzieję, no tak. Tak to wyglądało. Najpierw droga, tam właśnie na końcu tej drogi mają powstać jakieś hotele. Myślę, że jestem z powrotem. Tak zrobione, okej. Okay. Że to ja będę musiał tutaj to budować. Te hoteliki. Ale to się okaże. Rozumiem, że nie grałeś, tak? To nie mam pytać o postępy. Chwilowo cię nie było. Jadłem. A, ja. Tak, jadłem. A. Późny obiad. No tak, a ja też niedawno dopiero co jadłem. Kamerę chciał zmienić teraz. Zobaczmy kamerę w walcu. O! W walce mogę jeździć na takiej kamerze. Nic nie zasłania. Powiedz mi, jak wypożyczasz maszynę, to ona się pod nią sama zwraca, czy... Nie, właśnie już też na tym ostatnim filmiku nie wiedziałem, jak zwrócić, ale już teraz wiem, jak ją zwrócić. Więc za chwilkę też to pokażę. No tak dziwnie to jest napisane, wróć, zamiast zwróć, po prostu, i z tego co pamiętam, to było wróć chyba napisane. No i jak klikasz wróć, to wraca maszynę, powiedzmy, tak? Tak dziwnie, a na tym właśnie filmiku, który dzisiaj wypuściłem, czyli mamy co? Wtorek. To jeszcze nie wiedziałem, co zrobić. No i aha, i nie wiem dlaczego, dzisiaj wchodząc w grę, no wczoraj to nagrywałem, tamten film, czyli w poniedziałek, dzisiaj go wypuściłem, czyli we wtorek, ten nagrywamy teraz też we wtorek, tak, ale słuchajcie, było napisane, że maszyna już 4 dni jest wypożyczona, mówię, no jak, no kurde, czyli tak jakby czas leciał, jeżeli nie mam je w grze, na to wychodzi. Dziwnie troszeczkę, no i tam koszty wzrosły niestety. Tego wypożyczenia. No, ubijać dokładnie też nie trzeba. Widzicie? 80%, 82%, tak? No, sobie wspominałem. No, nie mogę się do tyłu obejrzeć. Tutaj nie wiem, czy pasek znowu jakiś zostawiam. 90. Nie chcę wyjeżdżać na drogę, bo wtedy automatycznie przestaje ubijać i trzeba pod literką F znowu to włączyć. Troszeczkę. Zmieniający. 55, ostatni raz chyba. Ostatni przejazd. No, a ty to pewnie dzisiaj nie dołączysz do mnie, do mojego tutaj teamu. Dobra, jest 100%, już widzimy. Najem maszyn 3500. Kosztuje to. No, pewnie jeszcze nie zdążysz przejść tego, nie? Mówię, dwie misje byś musiał zrobić, jeszcze wykonać. Oczywiście można się pobawić do końca. Jak najbardziej. Ubijanie wyłącz. Proszę bardzo, droga gotowa. Prawie droga gotowa. Walec mi się przyda, ale nie ten walec mi się przyda. B. Zobaczmy zlecenie. 100%, 100%. Prace drogowe teraz. Budowa dróg. Asfalt jest dostępny w żwirowni. To wiem, wyasfaltuj obszar na placu budowy, a następnie go ubij. No tak, tylko że... Zanim go wyasfaltuję, potrzebuję ciężarówki. Ubiję walcem, który posiadam. W zasadzie... To już nie będzie potrzebne. O właśnie, nie wiem, tutaj jest guzik wróć.
I tak, 87, także czym szybciej wracamy. U. Ten jest tutaj uszkodzony, ale on nie będzie w zasadzie potrzebny chyba, żeby się naprawiał już. Nie, na razie nie będzie potrzebny, więc składu. Naprawiony za 21 minut. Dobra, walec ten też mi jest potrzebny. Okej, okay, mam swój kupiony. Aha, nie mogę przecież nic z nim zrobić. Czy z niego wysiąść? Ładuj, nie, wróć. Tak, 73. I potrzebuję... A teraz takie pytanie. No? Wziąłem to zlecenie park, wynająłem równarkę i nie wiem, gdzie mam jechać. Spychać musisz mieć. Park jest na wsi. Na wsi, jak zobaczysz, taki pachołek będzie. Jak znajdziesz na wsi wieś na północ... A dobra, widzę. Masz? No właśnie. Dobra, a ja potrzebuję tak. Wejdź. I co ja powiedziałem? Aha, pod literką G możemy sobie tak. Do asfaltu maszynę. Bierzemy mana. Do asfaltu wynajmij. Ile on kosztuje? 115. Nie, wynajmujemy. To mi potrzebne. Na razie tylko to zawiozę. Asfalt. I z bańki. Wejdź. I oczywiście szybko podróż, nie będę tam jeść. Szybka podróż. Bardzo. A gdzież ten asfalt był? W żwirowni? Tak, ale gdzie go tu się napełniało? To powiem szczerze, że... No tutaj są materiały sypkie. A tu jest, dobra, mam. Okej, okay. Jest i asfalt. Otwórz. O. Nie wiem, wezmę całą maszynę. No, zobaczmy. Aj, fajnie, kamera była taka bliska, ale już nie mogę jej... O. Jak wygląda asfalt? Chyba to jest asfalt. Tak, podjadę. No chyba tak. Droga jest. Za chwilkę będzie pełna maszyna. Mam nadzieję, że wystarczy jedna. No, jest pełna. Okej. Okay. Paruje nawet, kurde. Fajnie to zrobili, że nawet, wiesz, para leci taka, nie? Potwierdzam, to jest fajnie zrobione. Tak. Ale tak samo jak jakiś wiaterek wieje, czy coś. Światła. Co tu jeszcze było? Aha, było. Dobrze. No i co? No przecież nie będę. Sypka podróż. Na tej podróży to się sporo traci. Jak tak się, kurczę, to pozbiera, to... aha, dobrze. No to jak ja to zrobię? No ciężarówkę na razie gdzieś na bok bym musiał. Mieści się zmieść. Ok. Teraz potrzebujemy znowu do sklepu się dostać. Wejdź. I coś, jakąś maszynę do asfaltu. Nie wiem, jaka jest różnica, czy na szerokości one się różnią, bo są różne firmy. Nie ma niestety nic napisane, więc nie wiadomo. 5000 wypożyczenie to samo. Cena ta sama. Trochę kaszane zrobili, że opisów nie porobili. Tak. No. No i nie wiadomo, jaka jest jaka. No nic, weźmy może kata, albo tą weźmy. Dobra. Kup, wynajmij. Nie stać. Tak, wynajmij. Tak, to prawda. Żeby było, wiesz, na jaką szerokość się rozkłada, czy coś. Ale nie ma nic takiego. No i normalnie, gdybyśmy chcieli teraz na teren budowy dojechać, no to by musiała przyjechać laweta. Ciężaróweczka z lawetą.
i nas tam zabrać. Szczęście niedaleko jest. Podróż. No i znowu w takim miejscu, fajnie. A to jest na gąsienicach jeszcze, kurde. O, bo jak się szybciej odkręcało. Nie jest za szybka maszyna, muszę przyznać. I gdzieś się rozkładało jeszcze. Musimy rozłożyć, to nie będę jeździł 5 razy. W zasadzie. O. O, staram się jakoś ustawić tak w miarę. Ciężko, słuchajcie, wolno to się obraca, ale chyba już się udało. Teraz bym chciał cofnąć YC. Kamera mi się coś zaczęła samą. Tak zostaje. Wolny wyskoczył. Nie w tą stronę zaparkowałem, ale okej, jakoś to się zrobi. Trzeba wylać asfalt. Jedna chyba taka ciężarówka wystarczy. No, kurde. Ma sporo ładunku na sobie. Cofaj. Kurde, ta kamera się obraca. Dobra, wylewamy ten asfalt. Gorący. Powiedz mi teraz, jak zwrócić tą maszynkę? No mówię, wchodzisz i masz wróć. Jak wejdziesz w nią pod B, flota. Okej. Dzięki. Masz wróć. Nie wiem, czy już, czy nie już. Ile tego tu wejdzie? Ten ciężarówka nawet połowy nie wyładowała. Jeszcze na pierdziela. Trochę mi się wyzywało. No ale czy ta maszyna już jest pełna? Jeszcze się uzupełnił. Ile zobaczyć, może teraz świetli w niej. Niestety nie. Niestety się nic nie wyświetla, czy jest pełna, czy nie. Dobra, zobaczymy, jak to pójdzie. Cholera, walec oddałem, a walec przecież będzie jeszcze potrzebny. Aj. No, wydaje mi się, przecież muszę utwardzić trochę. A nie, dobra, to dobrze, że oddałem, bo ja inny oddałem. Ta, no, ja mam swój do asfaltu, zakupiony. Jak fajnie to paruje tutaj, kurde, widać normalnie taką parę. Wchodźmy tu, rozłożony jest, F. Asfaltowanie włącz, ciśniemy do przodu. Jakoś jedzie. Nie widzę tylko, ile mam materiału. Czyli tego asfaltu. Jak szybko on tutaj się zużywa, ale widzę, że dosyć szybko. Ajajaj. Tak, też tu ciężarówkę podjadę, zanim do końca dojadę. Jeden przejazd, 30 parę procent.
Światło muszę jakieś robocze włączyć. A już nie muszę. Już się zrobiło jasne. Cholera, sporo powiem ci tego asfaltu idzie. Dużo idzie? Tak, panie Krystianie, pół ciężarówki akurat tej misji tutaj, wiesz, pół ciężarówki wylałem. Koło, tak, pół. A mam 45%. Nawet ponad chyba pół wylałem. No. Coś nie tak, coś mam nie halo. Teraz się rozkłada, dobrze. Dobra, do pełna już do końca wysypię to. O, ale zauważyłem, że jak krótko porobisz wynajętym sprzętem, to mniej płacisz. Tak. Dokładnie, dlatego ja też, jeżeli już widzę, że w tym zleceniu nie potrzebuję, to od razu oddaję. No. Trzeba się obrócić. O. Literka E i Y, to w miarę szybko się obraca. Oj, oj, oj. Ty, no on to ma powera, jak jedzie tak już, wiesz, na dwóch gąsienicach do przodu, nie? Tylko tak na jednej jakoś nie chce. Trzeba się nauczyć tym sterować. No, tam jeszcze do przodu. To chyba można zmienić, że i tak będziesz W i E jechał do przodu, wiesz, W i S do tyłu. Tak mi się wydaje, że to można zmienić. Dobra, bo asfalt to gorący. No powinno się dać. No, tam gdzieś widziałem jakiś tryb sterowania. Więc może coś będzie. Ale wiesz, no to co, nie mogę wejść. Dobrze jest. To jest kwestia przyzwyczajenia też tutaj, tak? Do tego. Wylałem cały. Jak to się mówi, panie kolego? Asfalt z ciężarówki gorący. I dupa, powiem ty. I mi chyba nie wystarczy, żeby to kończyć. Kamera z wnętrza, o. Nigdy nie byłem w takim. A wy? Dobra, robię drugie zleconko. Co, jakby tu jakby w jakimś statku kosmicznym w środku. Pan. Podnoś. Ile tego zostało? No może, kurde, fartem jakoś się uda. Zakończyć. Mam 90% i trochę asfaltu jeszcze jest. Zwiniemy to. Nie chcę szerokości roboczej, takiej dużej. Na szczęście jest taka opcja i mam nadzieję, że to działa. I wtedy zabiera mniej asfaltu. Jest dawaj, opcja dawaj. Ustawiania szerokości roboczej? Znaczy ustawianie. Masz dwie szerokości. Albo taką malutką, albo trochę taką szerszą, nie? Że się rozkłada. Ale dobrze, że cokolwiek jest, nie? 100%. Haha! Proszę bardzo, panie kolego. Ta maszyna już mi nie będzie tu potrzebna. Gdzie tam mandaty się wyłączy? W opcję rozgrywki chyba, wiesz? Gdzieś. Jakoś tak.
Dobrze, teraz chciałem B. Lota. Ta maszyna nie jest mi potrzebna, więc wróć. 1200 zapłaciłem. Ta też nie jest potrzebna. Wróć, tak. 660. I mój walec jest mi potrzebny. Aha, man, jak tam? Za 6 minut naprawiony, no świetnie. I zatankowany chyba też. Wejdź do walca. Czyli co, już park zrobiłeś, tak? Tak. Teraz jakiś dodatek garaż wziąłem. Aha, a ja wziąłem, a to nie robiłem tego, ja wziąłem co innego akurat. Mapka. No walcem nie będę jechał po drogach tyle czasu. A no to fajnie, jak to zakończysz, to potem musisz jechać do Hope'a jeszcze. On tam na no, kupić tą firmę drugą. I tyle. W zasadzie. I już będziesz poważnym przedsiębiorcą. Walczyk. Daj mi kamerkę inną. Dobra, to jest już oficjalnie mój walczyk. Ale dobrze zrobiłem, bo wypożyczyłem największą naczepę do gabarytów. Aha. Więc sobie wszystko na raz mogę zabrać. Aha. A bo no nie, ja tej misji nie robiłem. To co tam masz zrobić ogólnie? Ach, wszystkie te materiały mówisz, tak? Tak, ściany prefabrykowane, jakaś stal. I coś tam jeszcze. On ubija teraz, czy nie ubija? Ja już zgubiałem. Wyłączony. Zostać zupełnie na tym. Nie, no coś robi, po prostu napis się zbugował. Ach. A to dźwigiem pewnie jakimś tam będziesz robił, ta? Żurawiem. Żurawiem. No, ty powiem ci, ten bomaga walec fajny. Elegant. Fajne maszynki. Tak, tak, no. Nie wyjeżdżamy. To nam się ubijanie. Kurde, kombinacji trochę, ale nie chcę mi się pod tym F-em włączać tego i wyłączać. Za każdym razem. Nie widziałem jeszcze, żeby to można było gdzieś skrót przypisać czy coś. To słabe jest jedno. Co chwila wchodzić w to menu. Aha, to ty wziąłeś to, widzisz, a ja wziąłem inną misję, bo stwierdziłem, że szybciej ją skończę. I tam były tylko dwie rzeczy do zrobienia chyba, a tutaj aż trzy albo cztery. Za podobne pieniądze. I wykluczone, że wyjdzie tak samo, nie? Szybko. Jeżeli chodzi o czas. No, ale to myślę, że teraz albo jeszcze dzisiaj możemy spróbować... Patrz, ile czasu mam? I jak nie, to następny filmik. Będę nagrywał to już razem z tymi. Tak jest. Tak, na sztukę. Wiem, że walcem tak nie jeżdżą w zasadzie. Nie obserwuję też ludzi, którzy jeżdżą walcami na co dzień. W sumie nie wiem, może tak jeżdżą. Ale raczej przód tył widziałem, jak jeżdżą. O. Ja takie kółeczka sobie postanowiłem robić. Najgorzej, że właśnie kamera, no nie mogę się obrócić do tyłu głową. Ale mniej więcej w tym lusterku górnym coś widzę. Ja. Się zrobi. Tym prawym też, na szczęście. Jakoś jest to tam w miarę widoczny ten asfalt. Przynajmniej jak jest jasny. Ile tych wbija? 63% wbija. Polar. No ale to już powiem ci, troszeczkę inna się robi ta gra, ta zabawa.
Jest więcej, wiesz, roboty, a nie tam ubij taki kawałek 2 metry na 2 metry na przykład, nie? Tutaj już coś jest przynajmniej do robienia, No więc to to już fajnie. masz więcej zadań, nie? Tak. Ten multiplayer fajnie może się sprawdzić. No, stój. Więcej zadań, no i więcej, większy teren, nie? Do zrobienia. I do tyłu, znowu, na lusterka. Ok. Aha, tutaj pod tym było to kamerka, taka. Ostatni kawałek. Myślę, że jak dojadę, to już będzie 100%. Osiem nożdzia. 1% został, tak? Nie, zbuduj drogę, dobra. Wyłącz ubijanie. To chyba jakieś wibracje on tutaj dostaje z tym ubijaniem, mi się wydaje. O, i stoi gościu. Proszę bardzo, droga wybudowana. F, to C, G. Ale najpierw maszynę składu. Niech się naprawia już. Zabierz. A skąd ją zabierz? Naprawione za 0 minut. Czyli jest naprawiona. Zabierz. Gdzie ona się pojawi? Tu stała, ale pewnie na firmie się pojawi. Idziemy. Słuchaj, 128 koła właśnie teraz spadło. To ładnie. No. Zbudować mój ekskluzywny hotel w końcu mogą. Znaczy jego, nie mój. No dobra, no to idziemy na plac budowy, jeżeli jak najszybciej. Czemu nie? Tylko będę musiał jechać, a ciężarówki nie. Droga dostępowa na plac budowy. Jest to droga, zlecenie zakończone. Czyli tak jak mówiłem, jedziemy tutaj, zlecenia, kampania i robię projekty, nie, prestiżowe projekty. Tutaj jest energia odnawialna. Proszę bardzo, właśnie jakieś parki, nie parki, widzę, że są do roboty. Oj, nie, zlecenia. Tutaj mamy dziedzictwo kulturalne. Ścieżkę znowu zaczynamy od drogi w takim razie, widzę. I połączenia transportowe. No, hałas po bliskiej drogi, czyli jakieś, widzę, bariery dźwiękochłonne. Montujemy nie i bariery obwodnice. Budujemy i tak dalej. Ale daj wstecz. To jest jedno, a mamy jeszcze gdzie było. Tutaj kontrakty jeszcze są. Panie, etatowy duży pojemnik do przetransportowania. I gabaryt. Tu jest ciekawy kontrakt, ale to już razem byśmy zrobili, bo tu prawie 6 bania, 600 tysięcy wpada. No ale to też sporo do roboty konkretne. Pewnie będzie. Tak, no tak, tak. Dużo etapów. No. Złożonych pewnie. 10 tysięcy. No, są jakieś małe takie kontrakty, gdzie można sobie tam dorobić, albo tak coś po prostu. No, jakieś coś urozmaicić, o tak bym powiedział. G odśwież, aha, proszę bardzo, to jeszcze one się zmieniają. Droga, transport. Haha, takim dźwigiem i dostarczenie. Fajne może być. A widzisz, to ta na... Dobrze. Silos, o, tutaj też 100 tysięcy. Spychacz, ubijanie gleby, kopanie. Większą koparką, jakieś żwiry, dostarczenie materiału, jakiś spornik. No kurde, też ciekawie się zapowiada. Ale jest tego, i to 600 tysięcy chyba zapłaci. No właśnie. Jest tego sporo. A gdzie ten gościu jest? No to jest plac budowy. Tutaj jest ten kontrakt, tak? Pokaż kontrakt. Nie, no to pobiegnę do niego. Chyba, że tutaj go nie będzie po prostu. Tutaj będzie ten hotel stał. Ekskluzywny. Jakiś.
No, ale na plac budowy nie wejdę, więc muszę wziąć tak. Zlecenia chciałem zobaczyć. Kampania i kontrakt. Ten mamy, czyli tutaj po prostu. Przyjmij kontrakt, tak. Spotkanie, usunięcie. Rampa ziemna. Ok. Tutaj też. Kop na wyznaczonym. No to jest to samo. Dostarczyć wir, żwir. Ubijanie żwiru. Tu mamy fundamenty za 200 tysięcy warte. Ciężarówka. Fundament z płyt. Beton, zobacz, fajnie, bo jest pompą do betonu. O. No, sporo jest, kurde. Zlecenie, ale to zlecenie 1 400 000 kosztuje. Szyb windy stawiasz nawet. No nieźle. Budowa sufitu. Znowu żurawiem. Ściany. Co tutaj jeszcze? Znowu materiały. O, ale tu jest sporo roboty. Betonowanie. No wiesz, betonowanie, no to jeszcze beton trzeba jakoś skombinować, nie? A on tutaj ma tylko pompę. O kurde, człowiek, górne piętro, ostatnie piętro, tu piętro po piętrze budujesz. Dach. W poprzedniej tej wersji też tak było. To jest zabawy tyle, że. No strasznie dużo. Dobra, pierwszy jest. A później plaża miejska. Ojejku. Flota pojazdów, magazyn, poziomy ulepszeń. Okej, okay, tutaj chciałem wejść. Za 50 tysięcy mogę coś ulepszyć. Żeby to zrobić, poziom S ukończyć, tak? Tu mam odblokowano. No właśnie, osiągnij poziom S. Kredyt pierwszy mamy, zakup. Musisz mieć 150 tysięcy na koncie. No dobra, ale dlaczego jest 32%? To mam. To wszystko mam, widzę. No tylko tutaj mi potrzebuje. A co mi to da, jak później M poziom? No właśnie. Kampanie, jajku. Jest tutaj co robić. Jest co robić, naprawdę. Umiejętności. Tutaj na razie nic nie wydaje. Będę wydawał na to, co się przyda. No i online. Jestem ciekawy, jak to będzie działało online, ale to już sprawdzimy, moi drodzy, w następnym odcinku. Jedna misja wykonana. Wybudowaliśmy drogę. I na tym ten odcinek dzisiejszy zakończymy. Jak widzicie, nie taki diabeł straszny i można budować. To trzeba trochę wiedzy. A tak naprawdę to przeszkolenia chyba z jazdy Q i E do przodu i tak dalej. Kurde, myli się strasznie na początku. No nic, moi mili. Droga wybudowana, następne zlecenie. Budowa hotelu, ale to już jest grube zlecenie. W kampanii, więc na pewno potrwa troszeczkę. Trzymajcie się cieplutko, dzięki za uwagę i do następnego razu. Na razie, cześć Krystian, hej! Cześć wszystkim, hej!